To SUV jest, ale przerobiony na offroad. Dobra, słuchajcie, musimy gdzieś pojechać w jakieś trudne tereny. Tu możemy dojechać tylko w zimę. Ale na przykład mało kiedy tu gdzieś byliśmy, nie? Tu jest takie jeziorko. To może spotkajmy się przy tym tutaj. Przy tym garażu. Albo tam gdzieś w okolicach, dobra? Dobra, jedziemy. Gotowi? O, ktoś ma tego Mercedesa. Diesla. I słuchajcie, dacie radę sobie te samochody porobić do klasy S1? Tylko tak później, nie? Przed wyścigami. Ja tam nie jadę tutaj, tylko wyjadę z tego miasta i jadę offroadami. Na przełaj, człowieku. I poszli. Jest tam, Subarka to chyba mnie wyprzedziła, nie? Dawajcie przez las. Przez najtrudniejszy teren, jaki jest w grze. Aż mi się chce w eliminatora zagrać. Chyba po tym zlociku sobie zagram w eliminatora. Ja już nie widzę tego znacznika nawet. Tylko widzę, gdzie mnie GPS prowadzi, nie? Na drogach. Wszyscy mają tego Mercedesa, wiecie jak go zdobyć? Bo ja zrobiłem specjalnie film na ten temat. Jak sobie tam ułatwić sprawę w zdobyciu jego. Proszę bardzo. Będzie tu dla nas miejscowa, czy nie? Ciekawe, czy ktoś furkę sobie odkrył tutaj. Może jeszcze ktoś miał nieodkrytą, nie? Okej, jest miejscówka. Jest, spoko. Tutaj mamy spotkanie grillowe, bo już wiosna się zbliża wielkimi krokami. Trzeba otworzyć sezon kiełbaskowy, czy nie? Pewnie, że tak. Ktoś wziął grilla ze sobą? Ty, my nie powinniśmy robić spotkań. Przecież jest koronawirus, no to jak? A wy chcecie, żebym meetingi robił? Chcecie, żebym do więzienia poszedł? E? No jak to tak? Pójdę do więzienia i nie będzie już ludzka, nie będzie zlotów. Tylko mnie tam nie zgłaszajcie nigdzie, bo będzie lipa. Nie no, do 50 osób możemy robić zloty, tutaj jest na razie 12. Także na spokojnie. A, bo chcecie w kółku stanąć. Spoko. To co, jedziemy teraz sobie potunigować furki. Każdy robi do klasy S1. Nie, tak możecie na maksa stunigować. I potem pojedziemy sobie, znaczy na maksa do klasy S1. I potem pojedziemy sobie jakieś mistrzostwa może przełajowe. Co wy na to? Tak zrobimy. Taki jest plan. Jeszcze tutaj stricte zdjęcie. Pojadę sobie do najbliższej chaty, zrobię szybki tuning i jedziemy zaraz na mistrzostwa, pośmigamy trochę. Tu są w ogóle fajne góry, nie? Takie jazda po takich bezdrożach też byłaby spoko, gdyby nie to, że łatwo się wtedy jest pogubić, nie? Między wszystkimi graczami, jakby ciężko się zgrać, tak żebyśmy jechali w jednym szyku. No bo jeden ma niżej zawieszone auto, drugi ma wyżej zawieszone auto. Jeden pokona szybciej to, drugi to. Chyba żebyśmy na przykład ustalili, że nie przekraczamy jakiejś tam prędkości, na przykład 150 km na godzinę, nie? Że to jest nasza taka prędkość docelowa, maksymalna, o. No i dobra, startujemy. Kurde, pamiętam jak długo czekałem na Forza Horizon. Pamiętacie te filmy,
który robiłem na YouTubie odnośnie tego, czego oczekujemy od Forza Horizon 4. Wszystkie jakieś tam plotki, 10 faktów. Pamiętam, że robiłem to kilka miesięcy przed premierą Forzy. I żeśmy ją chyba poprzechodzili i zegrali na wszystkie możliwe sposoby, czy nie? Dobra, startujemy Tour de Podlasie, moja ulubiona traska. Nie no, co ty, nienawidzę jej, ale... Tak, podejrzewam, że nie wszyscy w tym konwoju jeździli tę traskę. Bardzo możliwe. O tak. Ona jest zrobiona tak, żeby najbardziej gracza wkurzać. No, żeśmy przez cały rok i nawet dłużej, bo Forza miała premierę jakoś w październiku, nie? 2018 roku. Już mamy 2020, mamy marzec i dalej gramy w tę grę. No już mówię, na wszystkie możliwe sposoby ją poprzechodziliśmy. Były dwa dodatki do gry. Fortune Island i Lego, z czego wydaje mi się, że oba były tak samo udane. Na przykład grałem sobie teraz w dodatek Hot Wheels w Forza Horizon 3 i ten Hot Wheelsowy dodatek nie jest aż tak dla mnie interesujący jak dodatek Mountain Blizzard, tak? Więc jak dla mnie, wydaje mi się, że no w Forza Horizon 3 tylko jeden dodatek był taki udany. A tutaj w czwórce naprawdę widać też poprawę, jeśli chodzi o słuchanie tego, czego potrzebuje community od tej gry, nie? Czyli cały czas robią jakieś streamy, jakieś aktualizacje, wprowadzają nowe samochody, wprowadzili nowy tryb eliminator, gdzie można się fajnie bawić z innymi graczami. No jest dużo lepiej niż w trójce pod tym względem. Gra jest taka, wiesz, bardziej społecznościowa, nie? I w zasadzie bezkonkurencyjna, no bo nie można tutaj porównywać na przykład The Crew 2 do Forzy, dlatego że w The Crew nie istnieją praktycznie jakieś tam społecznościowe akcje, nie? Więc ona nie była taka wiralowa jak Forza, no i wiadomo, że The Crew też jakościowo jest dużo gorsze, nie? Ostatnio sobie odpaliłem kierownicę w The Crew 2 i zresztą możecie też obejrzeć odcinek na YouTubie odnośnie tego, nie? Że tam próbowałem jakoś skręcać tym, ale to no, słabo wychodzi, no nie ma co ukrywać, że w The Crew 2 taką dobrą grą do kierownicy nie jest, ale pomijając nawet to, to jeździ się w The Crew 2 całkiem spoko na padzie, nie? Na padzie można sobie normalnie grać i jest fajnie. Mamy tam taką różnorodność też pojazdów, tych pojazdów jest mniej niż w Forzie, ale są łodzie i są samoloty, więc mamy różnego rodzaju te wyścigi, prawda? Tylko czego tam brakuje? No brakuje tego, tej rywalizacji z prawdziwym przeciwnikiem, z graczem, nie? Tej takiej rywalizacji multiplayer i jest tam co prawda jakieś takie PvP, ale to jest takie, no, strasznie biedne. Nie ma takich, wiecie, jak to się mówi, wyzwań dla gracza, nie? Jakichś tam cotygodniowych, że też możesz sobie odblokować jakieś auto, ale musisz dobrze jeździć, żeby to zrobić. I tam są różne tam zawody też comiesięczne, ale nie wiem jak dla was, ale dla mnie one nie wydały się aż takie interesujące, po prostu. Tak coś tam sobie pojeździłem i jakoś tak nie mam za bardzo chęci brania udziału w tych zawodach. Jasne, jak od czasu do czasu sobie tam wbiję, to jest spoko, nie? Ale no tak, bez szału. I teraz, no co, w Fordzie to już ci, co grają od samej, od premiery gry Forza Horizon, no to mają już praktycznie wszystkie samochody, wiele milionów na koncie, już im tam nie zależy na tym, żeby zdobyć jakoś szybko kasę, nie jest to nawet istotne. Poznajdywali większość znajdziek, a tych znajdziek akurat w Forza Horizon 4 jest sporo. I no...
gra jakoś tam sobie zawsze gdzieś żyje w tym w tej społeczności graczy. Widać na grupach na Facebooku chociażby, jak wygląda sytuacja, że bardzo dużo osób wymienia się zdjęciami z tej gry, bo mamy tutaj też świetny świetny tryb zdjęciowy i świetną oczywiście grafikę, nie? W The Crew tryb zdjęciowy jest jeszcze lepszy, bo tam możemy sobie cofnąć czas jeszcze, nie? Czyli na przykład zrobiliśmy coś fajnego w grze i możemy sobie cofnąć czas do tego momentu, coś fajnego w grze wydarzyło, nie? I cofamy ten czas i faktycznie możemy sobie zrobić jakieś super zdjęcie podczas jakiejś niesamowitej akcji, nie? To jest też ogromny plus tamtego trybu zdjęciowego. Tutaj ten tryb zdjęciowy po prostu jest, mamy tutaj sporo funkcji i zdjęcia wyglądają fenomenalnie. Niektórzy potrafią zrobić praktycznie fotorealistyczne zdjęcia, nie? A przypominam, że jest to ciągle gra na starszą generację konsol i w Forza Horizon 5 ta grafika będzie jeszcze lepsza. Chociaż wiadomo, że grafika na pecety jest lepsza, nie? Niż na konsolę, to widać. Ale powiem wam, że różnice nie są jakieś tam kolosalne. Jak ktoś chce sobie po prostu wbić do Fordzy i pojeździć autkiem, to na tą grafikę nie zwraca chyba aż tak bardzo uwagi, myślę. Powiem wam, że ten samochód nawet z tym napędem na tył ma bardzo dobrą trakcję. Tutaj nie muszę się zastanawiać, czy wpadnę w jakiś poślizg czy coś. Auto zachowuje się tak, jakby miało napęd na 4 koła. Niesamowite. Mamy tutaj dostęp do... nie wiem, no... ciężko znaleźć chyba takie samochody kultowe, których by nie było w Fordzie Horizon 4, prawda? Znalazłaby się jakaś tam mała lista tych autek, na przykład Murcielago LP 640, bo jest teraz jest tylko to Murcielago Super Veloce, to ono jest takie najmocniejsze, nie? Ale tego takiego pierwszego Murcielago nie ma. I pewnie znalazłoby się jeszcze kilka takich furek kultowych, których nie ma tutaj, a które fajnie jakby się pojawiły. Szacunkowo gracze szacują, że Forza Horizon 5 pojawi się w 2021 roku, bo teraz ma być Forza Motorsport. Motorsport to jest po prostu taka torówka tam. Nie wiem, to jest taka jak FIFA co roku, nie? Że lekko się tam może grafika zmienia, a reszta pozostaje bez zmian, no bo co się może zmienić w tej grze właściwie? Mogą kolorowe boiska pododawać jakieś tam, zamiast trawy dadzą, nie wiem, lodowisko? No nie, no musi być to gra na pewnych zasadach, nie? I przeważnie jest to, wygląda to tak samo, nie? Gracze się tam może, zawodnicy się tam może zmieniają i tyle, nie? No i podobnie chyba jest w tej Fordzie Motorsport, bo też co oni mogą zrobić z tymi torami, które są realne, tak? Nie mogą, nie mają za dużo wyboru. Muszą dać te realne trasy i ewentualnie porobić jakieś tam samochody, pakiety samochodów typu Hot Wheels, albo samochody z szybkich i wściekłych, albo stylizowane na coś tam, nie? W Forza Horizon 4 brakuje Toyoty Celiki. Tak. Toyota Celica. Taka, można powiedzieć, pierwsza Supra. A Toyota Celica jest fajna. Sporo widzę osób nią teraz jeździ tak na polskich drogach. Wydaje możliwe, że to jest jakiś teraz tańszy samochód czy coś, nie wiem. Na pewno dałoby się zrobić taką listę, gdzie by się znalazło jeszcze parę takich autek, które są kultowe, a których nie ma w Fordzie, ale
Podejrzewam, że ta lista naprawdę byłaby bardzo krótka, bardzo szczupła. Bo aut jest tutaj ogromna ilość, nie? To jest niesamowite swoją drogą, że masz grę, w której te auta możesz modyfikować jak chcesz, możesz nimi robić co chcesz i taki ogromny wybór masz tych samochodów. Niedługo... w tym roku chyba nie, ale są plotki o tym, że jest tworzony Test Drive Unlimited 3. I ja jestem bardzo ciekawy, jak tam będzie to wszystko wyglądało. Czy też będziemy mieli taki... Czy będziemy mieli tam w ogóle taki tryb online, że będzie można się spotkać na przykład z setką graczy w jednym miejscu i zrobić jakiś wielki zlot samochodowy. Ile będzie w ogóle tam samochodów? Jakie to będą samochody, nie? Kurde, koło mi podnosi z przodu. Fajna furka. Nie ma Passata B5, a właśnie, no. Z takich kultowych furek nie ma Passata. Czego jeszcze nie ma? Trochę mało vanów jest. Ale wszystkie takie pożądane samochody, typu, nie wiem, Lamborghini Huracan, Aventador. Aventadorów to jest kilka wersji, nie? Lamborghini Urus. Jakieś tam Bentleye. Bentleyów jest trochę mało, co? Jest ten Continental, Bentayga. Jeszcze tam parę starych i tyle, nie? Fiat 126P. Ja nie wiem, czy... no w sumie poniekąd jest to auto kultowe, ale ja akurat tego auta nie lubię. Więc mi to nie przeszkadza, że go nie ma. Ale pewnie dużo osób by się ucieszyło, gdyby Fiacik się pojawił. Kurde, oni już skończyli wyścig. Ja chciałem jeszcze pod górę podjechać, Okej. No i Tour de Podlasie przejechane. Bardzo długi wyścig. Podejrzewam, że dużo kasy za niego dostaniemy. On jest dłuższy od... Jedno okrążenie na Tour de Podlasie jest dłuższe od Goliata. Także sobie wyobraźcie, nie? Dłużej się to jedzie i chyba więcej kilometrów ma nawet. No ale zrobiliśmy sobie taki zlocik nietypowy. Pojeździliśmy wyścigi, no chyba każdy się stęsknił trochę za tą Fordzą. Ja specjalnie zrobiłem taką przerwę od Fordzy, żebyśmy sobie od niej kurde odpoczęli, no. Powiedzcie mi, czy bylibyśmy w stanie zrobić jakieś zloty na mapie Fortune Island? Czy nie? Bo wiem, że sporo osób, że te dodatki są już takie tańsze, przeceniane były, więc wydaje mi się, że sporo osób może mieć ten dodatek. Może następnym razem, jak będziemy grali w Fordze, to ja tam utworzę konwój i zobaczymy, ile osób dobije. Niektórzy mają od premiery, to ja to wiem, ale spora część osób nie ma tych dodatków, nie? Kupili tą najtańszą opcję, ja to rozumiem. Tylko... No chciałbym też tam zloty porobić, bo tam jeszcze w zasadzie nigdy nie robiliśmy. Więc myślę, że to byłby dobry pomysł, żeby tam się gdzieś spotkać, nie? Ale dzisiaj fajnie wyszło.
Sporo osób było na konwoju. Kurde, padzik mi znowu się wyłączył. Sporo osób było na konwoju. I zlocik się fajnie udał, zwłaszcza ten pierwszy, nie? Bo tutaj to sobie jeździliśmy po prostu wyścigi, no. Co można robić właściwie samochodami offroadowymi? No dużo rzeczy, na pewnie jeszcze na parę innych rzeczy sobie wpadniemy później, co będziemy mogli z nimi tutaj porobić, z tymi autkami, no bo z driftami to już chyba nasz team jest kojarzony, co nie? Czy nie? Jak się spotykamy na zlotach, to przeważnie są jakieś drifty. Według mnie nie opłaca się kupować tych dodatków i gram tylko na mapie głównej. No mi się akurat podoba Fortuna 1, bo strasznie lubię driftować. No tam lubię sobie wbić na jakąś taką sesję driftową, zakręty są tam idealne do driftu. Więc tak, więc tam sobie po prostu gram. Widzę tutaj Ford RS200. No teraz chyba wszyscy będą mieli te Honigany, nie? RS200, a faktycznie to auto jest niesamowite.